trzeba o 7% więcej. Takie są ich prognozy i wyniki lepsze od oczekiwań. Dobrze, wracamy do palącej kwestii palenia papierosów. Przed chwilą był materiał dotyczący tego, co dzisiaj stało się w Parlamencie Europejskim, który nie zakazał slimów, czyli tych cienkich papierosów. Przede wszystkim prezentowaliśmy głos biznesu. No ale co ze zdrowiem? Co by nie mówić, to są w końcu najważniejsze nasze aktywa. W naszym studiu w Gdańsku jest pan doktor Łukasz Balwicki. Dobry wieczór, panie doktorze. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Doktor nauk medycznych, organizacja Polska bez dymu. Panie doktorze, jak poważna jest sytuacja? Sytuacja jest bardzo poważna z uwagi na to, że co by nie mówić o ekonomii, Polska traci co roku kilkadziesiąt tysięcy istnień ludzkich. Ostrożne dane mówią o 55 tysiącach osób, które giną corocznie z powodu palenia i te koszty związane z paleniem w postaci zgonów, w postaci chorób, które to wywołują, ale także w postaci kosztów społecznych, rent, emerytur przedwczesnych, tak? To są ogromne koszty, które obciążają, więc problem rzeczywiście jest ważny i Komisja Europejska, trochę wychodząc naprzeciw tymże potrzebom, starała się pewne regulacje wprowadzić. Mhm. Ale czy prohibicja cokolwiek może zmienić? Amerykanie kiedyś tego spróbowali i wcale nie wyszło to gospodarce i społeczeństwu na zdrowie. Wcale się nie okazało, że ludzie nagle przestali mieć potrzebę napicia się whisky od czasu do czasu. Dlaczego z papierosami miałoby to zadziałać? No, to sytuacja jest zupełnie przeciwna. Komisja Europejska absolutnie nie miała zamiaru zakazać palenia, czyli usunąć legalnego produktu z rynku, zakazać jego sprzedaży i tak dalej. To, co komisja chciała zrobić, to myślę, że najlepiej obrazuje sytuację, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce wprowadziła pewne regulacje związane chociażby z zaciąganiem kredytów i zobligowała firmy, które to robią, do rzetelnego informowania, czym jest produkt i czym się co się wiąże z jego używaniem. W przypadku papierosów mamy sytuację, gdzie firmy tytoniowe swoimi działaniami marketingowymi oszukują swoich potencjalnych konsumentów. I tutaj szczególnie uwaga, której myślę, że ważna dla dyskusji. Komisja Europejska chciała usunąć narzędzia marketingowe, którymi firmy przede wszystkim pozyskują nowych klientów. Pozyskują, oszukując to co do rzeczywistych właściwości. Wtedy, kiedy sprzedają papieros, aktualnie mamy taką sytuację, że no, konsument może być oszukany, bo to już nie jest ten sam. To oszustwo, panie doktorze, bo to bardzo mocne słowa. Na czym to polega? To są przede wszystkim techniki marketingowe, takie jak dodawanie dodatków smakowych, które maskują rzeczywisty, drażniący smak i zapach tytoniu. W tym sensie nowy konsument, a to przede wszystkim są niestety dzieci i młodzież. Trzeba powiedzieć, że komisja przeprowadziła rzetelne badania, które pokazały, że 70% konsumentów to są osoby nieletnie, poniżej 18 roku życia. I tym samym wtedy, kiedy wprowadzamy smaki, wprowadzamy kształty cieniutkie, które sugerują, że to praktycznie nic nie jest, produkt nieszkodzący. Wtedy, kiedy wprowadzamy opakowania, które sugerują często, że to jest, nie wiem, opakowanie w kształcie szminki albo no, kart do gry, albo czegoś zabawnego, czegoś, co naprawdę nie jest groźnym produktem, to są według nas i według Komisji Europejskiej, ale także według Światowej Organizacji Zdrowia, techniki, które mają wprowadzić w błąd potencjalnych konsumentów. Mhm. No tylko, że trzeba pamiętać oczywiście, że sprzedaż papierosów ludziom poniżej 18 roku życia jest zabroniona. Jakby prawo było egzekwowane, to byśmy o tym problemie nie mówili. To jest chyba trochę inna sprawa. Rozumiemy i pewnie wszyscy rozumieją, że cel takiego zakazu byłby szlachetny, to znaczy, żeby ludzie nie mieli kłopotów ze zdrowiem, ale trudno jest ludziom zakazać palenia. Jeśli nie kupią legalnie tych papierosów typu slim, no to kupią je na przykład z przemytu, o czym mówili wcześniej eksperci, że tak powiem, z tej drugiej strony, raczej przeciwnicy zaostrzania dyrektywy antynikotynowej. Co pan na to? Co pan na to, że przez te szlachetne napędzimy przestępczość? Ja mam doświadczenie z argumentami branży tytoniowej oraz tych, którzy wspierają branżę tytoniową. Wtedy, kiedy w 2010 mówiliśmy o wprowadzeniu zakazu palenia w barach i restauracjach, przemysł tytoniowy mówi, że połowa biznesu upadnie. Kiedy mamy co roku podwyżki akcyzy, przemysł tytoniowy mówi, że załamie nas szara strefa. Natomiast co pokazują twarde dane, chociażby służby celnej, że od wielu lat wysokość szarej strefy nawet nie sięga 15%. Tak? Dodatkowo branża tytoniowa często...
druga strona mówiła, że to szacuje się, że powyżej 20, 15, 20 kilka. No, badania z kolei twarde, naukowe, które chociażby przeprowadził Michał Stokłosa, to jest ekonomista z American Cancer Society, pokazał, że szacunki branży tytoniowej są często zawyżone nawet o połowę. Przede wszystkim też dlatego, że my nie znamy metodologii. Okazuje się, że dane wyciekły chociażby z Niemiec, okazują się, że branża szuka przemytu tam, gdzie on jest największy, czyli na przykład na wschodniej ścianie. I stąd często te dane są nieprawdziwe. Panie doktorze, jeszcze jeden kontrargument dla tych pana argumentów mi przyszedł do głowy. Ja tak się trochę stawiam w roli adwokata diabła. Dlaczego pan doktor chce mi, obywatelowi, dorosłemu człowiekowi, zakazywać palenia cienkich papierosów? Ja jestem w stanie przyjąć argumenty medyczne, ale dlaczego wprowadzać prawny zakaz i, że tak powiem, penalizować czy spychać do tej strefy kryminalnej pewne zachowania, które do tej pory były może nie do końca zdrowe dla mnie i dla społeczeństwa, ale całkowicie legalne i wynikały z mojej wolnej woli. Pan chce mi tutaj narzucić jakieś rygory. Tak zapytam, dlaczego? To znaczy, ja też pracuję jako lekarz w poradni, gdzie przychodzą do mnie osoby, które chcą się rozstać nałogiem i często od nich słyszę na przykład: panie doktorze, no ja chcę rzucić palenie, więc przerzuciłem się na cienkie papierosy, bo one przecież są zdrowe. Ja absolutnie mówię, absolutnie to jest nieprawda. Pan, paląc cienkie papierosy, często głębiej się zaciąga, jeszcze bardziej sobie szkodzi i tym samym powoduje, że często częściej zapada na choroby. Tutaj statystyki twarde, chociażby o nowotworach wśród kobiet, gdzie wśród kobiet szczególnie są popularne papierosy cienkie, no plasują Polskę na pierwszym miejscu pod względem zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów płuc. Ten nowotwór już jest częstszy niż chociażby nowotwór w piersi. Także tu nie chodzi o to, że my robimy coś sztucznie, żeby działać konsumentów, tylko my mamy świadomość, że niestety te narzędzia, które wprowadził przemysł po głębokich badaniach, i my dowody na te badania mamy, ponieważ chociażby w Stanach Zjednoczonych procesy wytoczone przemysłu tytoniowego pokazały, że to są, że tak powiem, z premedytacją prowadzone pewne działania marketingowe. Chcemy uchronić konsumentów przeciwko właśnie wprowadzaniu błąd. Także, a druga sprawa, to przecież my nie zabraniamy istnienia zwyczajnych papierosów. My chcemy tylko, żeby papieros rzeczywiście był papierosem. Ludzie nie są uzależnieni od kształtu papierosa, od jego opakowania, ani od chociażby tego mentolu, więc jeżeli nie będzie tych papierosów na rynku, twardzi, zagorzali palacze sięgną po inny wyrób tytoniowy. Natomiast my uzyskamy ogromny efekt w kolejnych latach, że młodzi ludzie, młodzież nie będą wchodzić w nauk palenia papierosów. To, co mówią zwolennicy tego, żeby tych przepisów tytoniowych nie zmieniać i ich nie zaostrzać, to, co mówią ci, którzy bronią branży tytoniowej, to są przede wszystkim argumenty dotyczące biznesu. 60 tysięcy Polaków pracuje przy uprawie tytoniu, 14,5 tysiąca gospodarstw rolnych, 17 tysięcy hektarów gruntów, 6 z 31 fabryk wyrobów tytoniowych w Europie to jest właśnie Polska. 130 miliardów sztuk papierosów w 2008, większość z tego poszło na eksport. 6 tysięcy pracowników przy samej branży przetwórstwa papierosowego. A jakiś kontrargument z pana strony? No to są proste dane, które są znane w Polsce, ale także na świecie, mówiące o tym, że koszty związane z paleniem, o którym na początku wspomniałem, związane z leczeniem, związane z rentami, przedwczesną umieralnością, to, że przecież ludzie zapadający na zawały, udary mózgu, to są często ludzie pracujący, którzy opuszczają rynek pracy z powodu właśnie chorób odtytoniowych. I te koszty są trzykrotnie wyższe niż chociażby wpływy z akcyzy. Także tutaj także dane, pod warunkiem, że liczymy całość kosztów, przemawiają za tym, że w interesie państwa, w interesie ludzi należy ograniczać konsumpcję wyrobów tytoniowych. Przecież człowiek, który nie wyda na papierosy, wyda na inne dobra i także tym samym wzbogaci kasę państwa, chociażby w postaci podatku VAT. Natomiast nie przyniesie tych negatywnych konsekwencji, także finansowych, państwu, ponieważ chociażby przecież budżet Narodowego Funduszu Zdrowia tworzymy wszyscy, tak? Więc jakby ograniczymy te koszty. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że te szacunki przemysłu tytoniowego, mówiące chociażby o tych ponad 8 miliardach strat do budżetu, są, muszę powiedzieć, niestety wyssane z palca, ponieważ założono, że skoro te kategorie produktów zostaną zakazane, to automatycznie tyle osób przestanie palić. Ja chciałbym wierzyć, że tak będzie. Twarde dane, które przygotowała Komisja Europejska, mówiła o maksymalnie 5% spadku konsumpcji wyrobów tytoniowych w przeciągu 5 lat i przede wszystkim to są te osoby, które nie wejdą w nauk tytoniowych.
tytoniowy. Panie doktorze, już króciutko na koniec, ale będą takie ostrzeżenia. 65% pudełka z papierosami ma być pokryte ostrzeżeniami. Może to ludzi najskuteczniej odstraszy. Kolega z redakcji mówił mi, że jak 3 razy zobaczył na paczce papierosów, dostaniesz raka, no to rzucił palenie. No my się z tego akurat bardzo cieszymy, z uwagi na to, że w Polsce do tej pory, mimo naszych namów, Ministerstwo Zdrowia nie sięgnęło po rozwiązanie w postaci ostrzeżeń obrazkowych. My te ostrzeżenia mamy wielkości 30%, więc 60% daje szansę, że wiele konsumentów, przede wszystkim tych młodych, zwróci uwagę, że ten wyrób jest wyrobem niebezpiecznym. Jego każda ilość, nawet jeden papieros, niesie ze sobą ryzyka poważnych chorób. Dlatego bardzo się z tego cieszymy. Doktor Łukasz Balwicki, doktor nauk medycznych, Stowarzyszenie Polska bez dymu, przeciwnik palenia. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. To było Studio Gdańsk. Papierosy ekscytują wszystkich, palących i niepalących, a teraz inny temat, ważny dla dużej grupy Polaków. Kredyty w walutach obcych.